Dzień dobry, nazywam się Anna Pactwa i jestem psychologiem. Przygotowałam dzisiaj dla Was quiz. To będą trzy pytania i proste odpowiedzi. Tak lub nie. Jesteście gotowi? Uwaga, pytanie numer jeden. Staszek. Do tego konkursu Staszek przygotowywał się naprawdę długo. W dniu olimpiady czuł się świetnie. Stwierdził, że pytania były całkiem w porządku i naprawdę poszło mu nieźle. Uznał nawet, że temat był na tyle ciekawy, że nauczył się wielu nowych rzeczy. Niestety, do przejścia do kolejnego etapu brakło mu jednego punktu. Klucz był bezlitosny. Czy Staszek odniósł porażkę? Pytanie numer dwa. Basia i Julka. Basia i Julka przyjaźnią się naprawdę od dawna, od początku szkoły podstawowej. Bardzo lubią spędzać ze sobą czas, a tematy do rozmów nigdy im się nie kończą. Chodzą nawet na podobne zajęcia pozaszkolne. Spędzają razem każdą wolną chwilę i każdą przerwę. Niestety, w ostatnim czasie Basia jest chora, już 2 tygodnie nie przychodzi do szkoły. Julka czuje się samotna, nie ma za dobrego kontaktu z resztą klasy i nie bardzo ktoś chce z nią rozmawiać. Czy Julka popełniła jakiś błąd? Pytanie numer 3. Marcin. Marcin nigdy nie był najlepszy z geografii, ale bardzo się stara. Każdy temat, którego uczy się w szkole, powtarza jeszcze raz w domu, żeby być dobrze przygotowanym. Pech chciał, że dzisiaj zaskoczyła go niezapowiedziana kartkówka z tematu, którego nie zdążył jeszcze powtórzyć. No cóż, niestety, ocena nie jest pozytywna, a wręcz jest negatywna. Czy Marcin odniósł niepowodzenie? Pewnie domyśliliście się, że będziemy dzisiaj rozmawiać o błędach i niepowodzeniach. No i słuchajcie, jak to jest? Czy nasze życie może kręcić się bez błędów? Zapraszam Was do dyskusji. Co zatem łączy wszystkie pytania naszego quizu? No oczywiście, już o tym trochę powiedziałam, że w każdej z tych sytuacji coś się komuś nie udało, nie poszło po jego myśli. Popełniony został błąd, który pociągnął za sobą konkretne konsekwencje. No i teraz tak, błędy te miały różną skalę i dotyczyły zupełnie innych sytuacji. Ale zastanówmy się, czy na pewno? A jak Wasze odpowiedzi na te pytania? Wystarczyło odpowiedzieć tak lub nie? A jednak wcale nie było tak prosto, prawda? No bo słuchajcie, to jest tak, że z jednej strony my nie chcemy popełniać błędów, a z drugiej strony łatwo przychodzi nam ocena porażek innych osób. Ale kiedy mocniej się nad tym zastanowimy, to okazuje się, że to wcale nie musi być takie jednoznaczne i te proste odpowiedzi tak lub nie, nie wystarczą. Dlaczego? Dlatego, że czasem widzimy, że coś nie do końca zależało od danej osoby, albo że ona się bardzo starała, albo że intencje były dobre. Albo, no i właśnie, jak to jest z tymi niepowodzeniami? Chociaż wiecie co, może zapytam inaczej. Czy w ogóle warto popełniać błędy? I teraz uwaga, ważna rzecz. Ponieważ popełnianie błędu jest nieodłącznym elementem procesu uczenia się, no bo słuchajcie, żebym ja mogła mieć szansę popełnić jakiś błąd, to muszę mieć zapewnioną przestrzeń do działania. I o ile mówimy o małych dzieciach, to mamy tutaj dużo zrozumienia dla ich małych błędów. Mówię o takich naprawdę małych dzieciach, które na przykład uczą się układać pudzle albo klocki, czy używać łyżki przy jedzeniu, albo kolejny raz ubierają bluzkę na lewo. Ale kiedy my rośniemy, to wymagania związane z wykonywaniem zadań także rosną. I w szkole już nie jest nam tak łatwo akceptować ciągle te same błędy, albo niekoleżeńskie zachowania, czy nie wiem, jakieś pomyłki, które popełniamy, na przykład pomyłki językowe. I oczywiście możemy się zastanawiać nad rangą tych błędów. Czy one mają taką samą wartość i wagę, czy może jednak błędy ortograficzne są gorsze niż rozlewanie wody przy nauce picia. Ale kiedy głębiej się nad tym zastanowimy, to widzimy, że takie podejście tak naprawdę nie ma większego sensu i prowadzi donikąd, bo wszystkie wyżej wymienione zjawiska i sytuacje, także te sytuacje, o których mówiliśmy w quizie, o których mówiłam Wam w quizie, zakładają możliwość popełnienia błędu w konkretnym celu, żeby wiedzieć, jak coś działa albo nie działa.
I to coś może być rzeczą, przedmiotem, regułą, jakąś wiedzą, ale również sytuacją społeczną. I co to dla nas znaczy? No, mówiąc wprost, błędy, niepowodzenia i porażki są dla nas ludzi niezbędne w procesie uczenia się. I oczywiście chodzi tutaj o takie uczenie się świata, reguł społecznych, norm kulturowych i odkrywania siebie, ale uczenia się w szkole także. Czy my w takim razie możemy nie popełniać błędów, być nieomylnymi, odnosić same sukcesy, mieć same dobre oceny i za każdym razem świadectwo z paskiem? No nie, trochę tak się nie da i nie byłoby to wcale dla nas dobre, bo wtedy nie moglibyśmy się uczyć. I słuchajcie, oczywiście, jeżeli chodzi o takie sytuacje szkolne, to podejrzewam, że każdy z Was pewnie mógłby mi powiedzieć, no dobra, łatwo to powiedzieć, tak? Jak się tak mówi taką teorię. Ale słuchajcie, w takim codziennym życiu, kiedy kolejny raz na przykład nie udaje nam się dostać takiej oceny, jaką byśmy chcieli ze sprawdzianu, albo kolejny raz odpowiadając na lekcji popełniamy ten sam błąd, albo znowu na przykład koledzy albo koleżanki oceniają nasze zachowanie jako niefajne i na przykład, nie wiem, obgadują nas gdzieś, kiedy tego nie słyszymy. Każda z tych sytuacji może być dla nas wskazówką, jak uczyć się i zdobywać nowe doświadczenia. I powiecie mi znowu, łatwe do powiedzenia, ale kiedy ja jestem w tej sytuacji, to przecież wcale nie jest mi tak łatwo. I zgadzam się tutaj z Wami, dokładnie tak. Bo w momencie, kiedy ja przeżywam jakąś sytuację, kiedy coś mi się nie udało, bardzo trudno jest wtedy racjonalnie myśleć. Najczęściej czujemy wtedy złość, żal, czasami poczucie winy, może nam być wstyd, możemy być zirytowani, możemy być zdenerwowani i trudno wtedy pomyśleć sobie, o jak świetnie popełniłem znowu błąd, teraz mogę się z tego nauczyć. Podsumowując, to nie jest tak, że mogę Wam teraz dać jeden magiczny, niezawodny sposób, który zadziała w każdej sytuacji, kiedy popełnicie błąd albo kiedy coś Wam się nie uda, kiedy odniesiecie jakąś porażkę w szkole. No niestety, tak to nie działa. Powiem Wam teraz szybciutko o jednym sposobie, który może okazać się pomocny. Potrzebny Wam będzie do niego zeszyt, zwykły zeszyt, w którym możecie notować sobie każdego dnia to, co w tym dniu jest dla Was ważne. Ja akurat w moim zeszycie mam tutaj takie punkty, mam nadzieję, że będą one widoczne. Generalnie zaczyna się od poczucia wdzięczności, czyli od wyciągania tego, co dobre z danego dnia, ale jest tutaj też plan. I zachęcam Was do tego, żebyście każdego dnia spróbowali zastanowić się nad tym, co w tym dniu chcielibyście zrobić, zrealizować, co chcielibyście osiągnąć. I oczywiście tych rzeczy na pewno będzie dużo. Wybierzcie trzy najważniejsze, trzy priorytety, a resztę zapiszcie jako rzeczy dodatkowe. Skupcie się na tym, co dla Was jest naprawdę ważne. A na koniec dnia spróbujcie ocenić, co się udało, a co się nie udało. Czego możemy się nauczyć z tego dnia. I słuchajcie, jeżeli okaże się, że coś trzeba przepisać na kolejny dzień, to dobrze, tak? Będą kolejne dni, w których też możemy się uczyć i możemy popełniać jeszcze więcej błędów. Na zakończenie. Bardzo Wam dziękuję, że dotrwaliście do końca tego wideo. Życzę Wam dużo cierpliwości i dużo otwartości dla Waszych błędów i niepowodzeń, tych szkolnych, ale tych, które przydarzają nam się poza szkołą również. Życzę Wam, żebyście mogli jak najwięcej uczyć się z Waszych błędów. Dziękuję, do widzenia.